Na jednej z ulic w gminie Kłomnice trwają jeszcze prace, by mieszkańcy i goście mogli dojeżdżać do pól i posesji wygodnie i bezpiecznie. Inna droga już zapewnia swobodny dojazd do drogi krajowej nr 91. Obie inwestycje wsparł rząd, ale bez wkładu finansowego samorządu gminy Kłomnice tej czy innej inwestycji by nie było. W tych dzisiejszych trudnych czasach wygospodarować te środki, no musieliśmy to tak zrobić, tak wszystko poukładać w budżecie, żeby takimi środkami dysponować, no po to, żeby dołożyć do tych, które uzyskało nam się pozyskać, więc wydaje mi się, że tutaj wspólnie z Radą Gminy, z Panią Skarbnik, no tak dysponujemy tymi środkami, żeby one były dobrze wykorzystane i żeby przyniosły oczekiwany efekt. Samorządowcy chcieliby jeszcze więcej i szybciej. Wszak bezpieczne i nowe drogi to nie tylko wygoda, ale także szansa na dalszy rozwój gminy Kłomnice. Problem jest jeden – pieniądze. Spadły bowiem wpływy do budżetu po tym, jak rząd obniżył wysokość podatku dochodowego, a nadal brak systemowego rozwiązania, które wsparłoby takie gminy jak Kłomnice. Niestety, musimy tu się mocno powiedzieć i dosadnie, że rzeczywiście na tej obniżce gmina jest stratna blisko 3 miliony złotych. Dla nas 3 miliony złotych to są ogromne pieniądze. To jak pan wspomniał, to jest jedna konkretna inwestycja albo kilka mniejszych, na przykład drogowych. Kolejna kwestia to coraz wyższe ceny za wykonane inwestycje, jakie oferują firmy, a wynikają one z ciągle rosnących cen materiałów. Na tym rynku budowlanym to jest bardzo mocno widoczne i w porównaniu do kilka lat do tyłu, na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest spora różnica i to widzimy w tych przetargach, że rzeczywiście te kwoty są powalające. Mimo iż łatwo nie jest, to wójt gminy Piotr Juszczyk wylicza szybko ostatnie inwestycje prowadzone przez samorząd. Udało nam się pozyskać środki na dwie drogi w Rzeżęczycach, które też rzeczywiście już długi czas czekały na remont, na przebudowę, na to, żeby ta nawierzchnia była asfaltowa. To są dwie ulice w Rzeżęczycach. To jest ulica w miejscowości Chorzenice, też długi odcinek od domu dziecka aż do ulicy, do drogi krajowej DK 91. I ulica do też ważna ulica, ale środki akurat pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i to jest Skrzydlów Trząska.